Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagramy w Titan Quest Immortal Throne. W poprzednim odcinku przemierzaliśmy sobie pałac w Knossos, a teraz dotarliśmy do labiryntu minejskiego i u samego wejścia postanowiłem, że zrobię z nim osobny odcinek, także lecimy mordować. Tutaj będzie dużo konstruktów, takie niezbytnio to nie będzie ciekawa walka. O ile walka w tej grze jest w jakikolwiek sposób ciekawa. Auto coś tam. Co to za potwory? Chociaż nie pamiętam, czy on na pewno jest... O! Bohater jakiś, spoko. Ja sobie najpierw pozabijam tych kolegów jego. No, chciałem sobie najpierw wszystkich innych konstruktów zabić. Okej, okay, nie wyszło, ale i tak bez jakiegoś szwanku go zamordowałem. Bo to był mord, to nie było zabicie zwykłe. Tu też ich kilka, ale to słabe. Też te czempiony są dość mocne, bo na 3 razy padają, a te wojowniki to tak max 2. To ten drugi to jest tylko takie muśnięcie już. Okej, okay, super, skrzynka, w skrzynce wypadły. Z takiej malutkiej skrzynki wypadły kostury i coś tam jeszcze, ale to były jakieś słabe przedmioty na dodatek jeszcze. Dobra, gdzie tu jest champion? Nie ma? A, będzie? Będzie champion? Staszek. Będzie? Wojownik, będzie tu champion? Nie ma. No nic. Muszę się obejść smakiem. Chciałbym go z prawego przycisku myszy potraktować. O, kieł nietoperza. Bardzo miło. Takie przedmioty jak najbardziej się przydają. Champion. Dobra, lejemy. To w sumie ten czar wiele nie daje. Tylko tyle, że się dobiega. Bo nawet z niego wyrzucę. Raczej to dobieganie jest dobre, bo czasami można nawet uciec, przerzucając się na jakiegoś małego stwora. Nie sądzę, żebym miał jakieś powody do ucieczek. Labirynt minojski, kolejny poziom. No i tu się już zaczyna labirynt. Okej. Ale to jest taki labirynt, że tu jest pełno dróg właściwych. Nie jest taki z prawdziwego zdarzenia, gdzie się wie, no o, było 300, ten, zaliczyło mi to? Nie, 350 jest najwięcej, to pewnie jakoś się złączyły te obrażenia z różnych broni, znaczy z różnych źródeł jakby. Esencja siły Heraklesa? Aha, już on wie, super. Szybkość ataku. Oto to esencja siły Achillesa też będzie dobre. Nie, esencja męstwa Achillesa. To też mi się przyda. Na co to się w ogóle używa? Na broń. Oto lipa. No to nie będzie dobre. Chociaż będzie. Na włócznie. Na łuk będę miał cięciwe, a na to będę miał to. Dobre. Na razie mam coś do trutek. Znaczy do wysysania zdrowia akurat w tym momencie. Bo artefakty na razie się nie muszę martwić, bo ten mój jest dość potężny. Eliksir, no to się wracamy po niego. Zdobiona skrzynia, to w niej powinno być coś interesującego. Tam już drogi nie ma, nawet nie ma się tam, nie ma co tam iść, to idziemy tędy. Ło. No nie, zaraz będzie mi tu ogniem potraktuje. Dobra, nie zdążyło. Esencja męstwa Achillesa. Elegancko, zaraz będzie już cały nawet. Chociaż i tak mam chyba kawałek w depozycie. Okej. Okay. Taka mała renowacja. Idziemy jak najdłuższą drogą. Żeby jak najwięcej tych potworów spotkać. To
to, że urządzenie nie zadaje obrażeń. Aha, fajnie, chyciłem się. Nie zadają obrażeń tym potworom. Ała. Jak zawsze patrzę na ten ogienek, bo czasami z niego powstaje esencja. Wow, 400 obrażeń zadałem, zaliczyło mi to gdzieś? Nie. To nie wiem, jak te obrażenia są liczone. Ogrzejcie mnie, tak, dobrze. Byłem zmarznięty przez tą maszynę piekielną. Znaczy to nie była piekielna, diabelna. Chociaż to też z ciepłem się kojarzy. Ale nie takim ciepłem domowego ogniska tak zwanego, tylko jako ogień. Dobra, to jeszcze będzie jedna fontanna. O jajku, to jest bohater. Bohaterka. I tak wybiję sobie najpierw wszystko wokół. Dobra, i teraz dla ciebie to się jakoś specjalnie zabiorę. A może jak łucznicy, to łucznicy. Albo nie. Tak, zepsułem sobie jeszcze czar. Części mechaniczne, o to się przyda. Dobra, gdzie mnie to zaprowadzi? Do konstrukcji po prostu. O, części mechaniczne, elegancko. O, w mordę. No nic, wezmę jeszcze te części mechaniczne, żeby sobie to od razu do depozytu schować. I lecimy do Knossos. No to najpierw do niego zaglądam może. A jednak nie miałem tych łebków Męstwa Achillesa. A nie, miałem tutaj. Jak to plazma, to będzie mi potrzebne jak diabli. Części mechaniczne. Części mechaniczne tu mam w razie czego. Jakbym tam nie miał, to też sobie tu wrzucę. To nie z tym, to sobie tak jakoś oddzielę. Jakiś taki wzorek zrobię. To jest to męstwa, to dobra. To mam tego, to się nie trzeba martwić. Co tu jeszcze było trzeba? Ektoplazma, to ektoplazmę raczej mam. Chociaż chyba nie jestem taki też. Nie jestem jednak tego taki pewien. Dobra, to siłę to sobie złączymy teraz. Dobra, troszeczkę wziąłem łebek, jak chciałem siłę. I mam dwa łebki. I książeczkę zaraz zrobię. No. Plus 11 siły to daje. Odporności na obrażenia, ciekawe. Na co to jest? Na pierścień i amulety. To mógłbym sobie w sumie to na pierścień jakiś rzucić. O tutaj. Siła. No to chwilę będę trzymał, to akurat. Chociaż może by tego. A nie, bo to jest na broń. A to? To na zbroję, to nie. To akurat będzie w sam raz. Ładujemy. Te łebki sobie teraz też połączę, żeby mi tutaj dużo miejsca nie zajmowało. Kieł nietoperza zaraz też będzie kompletny. Kolejny. No, no i to by, tyle by było z tych relikwii. Mi się siła zwiększyła. Zdrowie. Elegancko. Esencja piorunu Zeusa. A, to. No to dobra. To jest esencja? Tak, esencja. Mało to daje, ale zawsze coś. Ale może być potrzebne później do innego, mocniejszego artefaktu, więc dlatego chciałem to sobie zrobić. Idziemy sprzedać te przedmioty, bo w sumie po to tu przybyłem. To mnie nie interesuje, to jest już widzę słabe. To też. Włócznie też na pewno nie będą mocniejsze. Słabe. Tarcza w sumie nie spojrzałem. Też słaba. Okej, to tak mi... Jejku, przydałoby się tych miksturek trochę sprzedać. A może zostawię na razie. Może jeszcze jakoś się ten... Jakoś jeszcze je tutaj zużyję. Nie wiem kiedy, ale może. Nie mogę się doczekać, aż mi się kolejne sakwy uruchomią. Będę mógł wtedy więcej przedmiotów chować. Co to się tu dzieje? To w takich warunkach się wylogowałem? Znaczy teleportowałem? O, jakieś pierdoły kompletne. No ale hajs będzie. Już powoli się odkuwam.
Dobra, teraz ciśniemy na środeczek. Wystał gnista. A, sięgła mnie tym głupim ogniem. Masz strutki. Serio chcecie się nauki bawić? Bo mi się wydaje, że jednak nie. Mi się wydaje, że nie macie szans z takim wojownikiem jak ja. Okej, ta droga prowadzi wstecz, więc musimy iść tędy. To jest akurat jedyna właściwa droga. Poza tym, co to za labirynt, jak się ma mapę. Więc tym bardziej to jakoś tak sensu tutaj nie ma, ten labirynt. On jest tak tylko symbolicznie tutaj. Kolejna fontanna, to jeszcze kawałek przejdziemy się chyba. Okej, nie zdążyło mnie tutaj podpalić czy coś. Eliksir trzeba zebrać. Darmochu się nie gardzi. Okej, tu mam limos. Jejku, jak oni są słabi teraz. O, prawie bym oberwał znowu. 570. Aha, to nie zalicza do tego. Bo to jest tych już jakichś takich dziwnych. Ale elegancko. Przynajmniej maszyny nie będą mi stawiać oporu. A później będą takie potwory maszynowe, to świetnie się przyda. Ale to jest 17 poziomy, te limosy, to takie słabe. Słaba bransoleta czegoś tam. Gdzie teraz mam w ogóle iść? Już się pogubiłem. Więc się kręcił jak słodki gaciak w kółko. Gdzie ta droga prowadzi? Tu w dół, później w górę, jeszcze raz w... No pewnie tak. To może już nie będę tak zbaczał z kursu. Tylko idę już, żeby zrobić, rozwalić tego Minotaura i mieć to z głowy. Bo to zaraz za Minotaurem jest Telkin, z tego co pamiętam. A to będą dwie epickie walki! Żeby nie było tak z tymi poprzednimi bossami, że podejdę tak już. Minotaur będzie miał te części, te maszyny wokół siebie. A je spolieruję. Dobra, zamknę się już może. Kto chce, to zobaczy, kto nie chce, to wyłączy. Oj, luz. Nie będę tutaj tak opowiadał. Bo może ktoś chciał mieć niespodziankę, jak to będzie w tym wyglądać. Takie wow, ale fajne pole bitwa. A ja już wszystko wcześniej powiedziałem i to będzie takie, nie, no. Wydawało się być fajniejsze. Co części mechaniczne nie ma. Dobra, idziemy dalej. Gdzie ta droga prowadzi? Tutaj. Co? To jest kolejny ten? Kolejna fontanna? Na to wygląda, na to ten, coś tam. To ciskamy. Nawet potworów już nie ma. Jaka bieda, cięcia budżetowe, nawet potwory zabrali. Jeszcze muszę iść naokoło. Bo źle wszedłem. A może na walkę z bossem będzie jeszcze kolejny odcinek. A na dojście do niego będzie osobny ten. I sobie bym teraz wszystkie te potwory pozabijał po drodze przy okazji. Ojej, jak go tutaj umęczyłem. Dobra, kablica odmrożenia, tak? Tak. No nie, serio. Ha, maszynkę do odmrażania odmroziłem. No, tu jest jakaś szkatułeczka. A co tutaj? Aha, muszę iść naokoło. Tylko to się rozchodzi. Tu nic nie ma. No i znowu takie pusto. Co za kiepskie zagospodarowanie przestrzeni. Toż tu by ktoś mógł być, żeby mnie zabić, a tak to pusto. O, on fajnie tak w spowolnionym tempie walczył. Widzę Minotaura! Lord Minotaur! Czy widzę? No, na minimapie się już jest wykrzykniczek. A też muszę kawałeczek przejść, bo to jeszcze takie dwa... ta cała lokacja. I jeszcze jedna. Chyba, że to już jest z tej przejście.
O, cześć, sorry. Pominąłem was tak jakby. Ale spoko, nadrobię zaległości. No. Nadrobiłem. I was przytuliłem. Tak, to można iść w prawo albo w lewo. Ale nie, jednak. A jeszcze dolne jest. Ojej, jakie to długie. No to tak jak mówiłem, właśnie taka lokacja, gdzie za wiele nic nie ma, a trzeba się łazić. Żeby to jeszcze więcej tych minotaurów było. Jakieś moda trudnościowego trzeba by zainstalować. To są takie cudeńka, że zwiększają ilość potworów ogólnie. A wtedy musimy doświadczenie lecieć. Ło! Choć w sumie to by było nawet fajne. Bo jednak dużo więcej doświadczenia by było. By łatwiej szło ogólnie. A ja lubię takie nieulepszane gry. Tak, oryginalne, oryginalne. Tak, tak fabryka wydała. A co to za skrzyneczka? Majestatyczna. Bukłaku Dionizosa kolejne. Jak to wyglądało? Aha, tak książeczka, którą złożyłem. No dobra. Chyba będzie poziom w kolejnym odcinku. Albo jeszcze w tym może? O, ten czarny jest mocniejszy, ale to tak też. Niedługo powalczył. Będziemy przynajmniej to coś bić. To coś? To coś? Ha, zostawiłem go. No dobra, sorry. Podniósł tu rękę, tak dostał pod pachą. I się rozleciał. Limos. Jeszcze jeden. Ojejku, co go dźgnąłem. A te małe biedaki tak latają tylko. A się sympatycznie tym gra, tak się podchodzi, to się tak samo zabija w sumie. Czasami tylko trzeba podka użyć i tyle. To jest skrzynia? Tak. To jest jakaś miejscuwa? Zobaczę co w tej miejscuwie. Trochę szkieletów i prymitywna skrzynia. W prymitywnej skrzyni troszkę złota i pałka, no to tak średnio. No ale zgarniemy to wszystko, nie będę tego zostawiał przecież. Tutaj jest jakiś utwardzony koryncki hełm, wielki hełm zręczności. No, taka króciutka nazwa. Czy coś tu jest wartego uwagi? Nie. Mistrzostwo obrony. Takie bajki tu. Dobra, idziemy. Tędy mam iść, czy tamtędy? Aha, tu są potwory, dobra. Sorry, że was nie zauważyłem. Ale trochę mało bijecie, chłopaki. W końcu mi już braknie tych przedmiotów, które mam tak nazbierane i już nie będzie tak wesoło. Wtedy znajdę nowe. Heh. Jak pięknie to wszystko sobie tu. Okej, okay. Pułapka się zbugowała. Miała sobie wyjść i się rozstawić, ale się tak nie rozstawiła. Zatrzymała się w czasie. Coś tu jest, nie ma nic. Jakby tu nic nie wypada, ale bieda. Co ty tu majstrujesz, chłopie? A, urządzonko. Było sobie. Więc ja jeszcze po przebieg, to może poziom się nabije. W sensie zwiększę sobie zręczność, bo może wystarczyłoby
dobyć tamtego oręża potężnego. Co już? To to, żebym się nazbierał przedmioty. Przynajmniej jeszcze złoto mogę zbierać i eliksiry. Okej, gdzie ta droga tu prowadzi? Nigdzie, już koniec drogi. Ale chyba jeszcze zdążę ten poziom nabić przed Minotaurem. Bo tu jest cała jeszcze komnata. Dobra, to są konstrukcje tylko. Prymitywna skrzynia, po co ja to otwieram, skoro i tak nie mogę? Chociaż pierścień jeszcze zmieszczę pewnie. Okej, tu już jest taki labirynt. Z potężnymi potworami. Tak. Nie wiem, gdzie tędy dojdę, ale idę. Na pewno nie do celu, bo tam też nie zmierzam, bo chciałem sobie potwór jak najwięcej znaleźć. Prymitywna skrzynia, a w skrzyni co mamy? Eliksir zdrowia i troszeczkę pi... Jak już mam prawie 100 miksturek. Muszę zacząć ich jakoś używać tak po prostu. Bo później się dziwię, że tak co chwilę nie mam miejsca na przedmioty. Jest poziom! Dobra, to teraz już napałę pod drzwi i spod drzwi się teleportuję. I mnie toperza, bardzo miło. Złoto, eliksir. Okej, tuż będą drzwi chyba. Już tak przyspieszę sobie drogę. No i elegancko, jeszcze sobie rozwalę to, bo się mnie denerwuje. A tuż kolejne potwory, no to też rozwalimy. I mnie toperza, z czego to wypada? Bez sensu, że tu nie to nie było. Dobra, skrzynka. Złoto, pukle, skrzepy. You can't carry anymore. Dobra, przestańcie mi z tymi przedmiotami. Ja idę tutaj pod drzwi. Do mojego przeciwnika. Dobra, no to się stąd teleportujemy. Sprzedamy sobie przedmioty i zakończymy odcinek. Jej! Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.